Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami Dishonored. Wciąż jeszcze próbujemy dostać się do Sokołowa, żeby go pożyczyć na troszeczkę. Darmowa runa, bardzo miło. Jest jeszcze kościany amulet na tym kawałku mapy. Co mamy jeszcze? Notka o muzyce rewidenta. Wczoraj minął mnie na ulicy rewident, grając dziwną muzykę kongregacji. Nie udało mi się dostrzec jego twarzy pod maską, gdy kręcił swoją pozytywką, ale słyszałem głos mamroczący wersety świętych tekstów. Opadł mnie strach, ponieważ zakazane jest noszenie kościanych amuletów i podobnych obiektów przynoszących szczęście. Rewidenci są w tej kwestii całkowicie nieubłagani. Ściskając mój amulet w kieszeni, czując jego ciepło, szedłem z opuszczoną głową. On kierował się ku domowi medyka cesarskiego, tego kudłatego Sokołowa. Wtedy stało się coś dziwnego. Mógłbym przysiąc, że amulet w mej dłoni zareagował na muzykę rewidenta i ochłodził się, jakby ustała jakaś jego wewnętrzna wibracja. Znalazłem książkę, która być może jest z tym powiązana i przeczytam ją, aby spróbować to zrozumieć. W jednej z poprzednich misji widzieliśmy już jedną z tych pozytywek, co prawda nie działającą, była gdzieś tam zamontowana w warsztacie i przeczytaliśmy, że pozytywki służą do negowania magii odmieńca. Prastara muzyka. Po całym świecie naturalnym rozchodzą się fale, które ledwie możemy odebrać naszymi zmysłami, gdyż prastara muzyka przenika wszystko i jest to fundamentalna zasada budowy świata. Dzięki niej można czynić cuda bez pogwałcenia praw świata naturalnego lub żebrania o przysługi nieprzyjaznych duchów. W ciągu mych badań odkryłem składającą się z 17 nut gamę, wywodzącą się z owego fenomenu, a przy użyciu odpowiedniego sprzętu te nuty pozwalają wywoływać niesamowite efekty. Niemniej ważną spośród nich jest możliwość łagodzenia turbulencji wywodzących się z pustki, które przypisujemy odmieńcowi. Ciekawe, kto to napisał? No dobra. Tu już chyba nic nie ma ciekawego. Kolejny obszar, który... Jeśli się przyjrzymy, to nie wygląda na spory. Tam są już drzwi do kolejnego. I just love watching them turn and turn. What, them wheels? Yes, around and around, like the cycle of life. Such a wondrous symbol of the progress we've made in industry and invention. If you say so, sir. And remember, guardsmen, we must make sure they keep turning. It would look very bad on your record. Very bad indeed, should the factory shut down on your watch. Yes, sir. Nie ma to jak technologia. Ja tutaj widzę, że tylko jedno się kręci. Podejrzane. Spróbujemy może zrobić coś ciekawego, na przykład... jestem poza zasięgiem. Wcielenia się w tego wartownika. Bardzo chciałbym tego oficera sprzątnąć i chyba teraz jest doskonały moment. Póki reszta patrolujących sobie poszła, rzucimy go na przykład tutaj. Mam nadzieję, że szczury go nie znajdą. To by było nieprzyjemne. Na dole jest cała gama rozkosznych skorupników. Za chwilę się może nimi zajmę. Niestety, wydaje mi się, że zaczynają mi się kończyć bełty zapalające, więc najlepiej byłoby ich załatwić z pistoletu. No ale cóż, pistolet jest hałaśliwy. Ma to do siebie. Najlepiej to zrobić, kiedy już nie będzie w pobliżu strażników. Wtedy możemy sobie zrobić małe okrążenie całego budynku i w zasadzie się przemknąć prawie że do
do naszego celu, do drzwi. Z tym strażnikiem jeszcze poczekam. No, korwo. Łama go. Jeden z tych strażników gdzieś tutaj sobie przychodzi czasami. Więc postaram się go zdjąć, kiedy to zrobi. Tak, żeby inni go nie widzieli. No, gdzie jesteś? Mi? Nie śpieszy mu się. Tak, jeden tam stoi, drugi tu, a trzeci jeszcze na daszku. A ten jest najgorszy. Znaczy najgorszy, no... problematyczny. Schodzi jeszcze po schodkach. Dobra, ten idzie. Zobaczymy, jak daleko podchodzi. Mógłbym się dostać chyba na ten dach, jeśli bym podskoczył. No. Z tobą poczekam, bo zaraz ten z balkoniku pewnie wyjrzy. Korci mnie, żeby go poczęstować strzałką, ale nie mam ich wiele. A, 5. Nie jest to jakoś szczególnie... kurde, i poszedł. Dobra, muszę tego na balkonie załatwić. Na szczęście nie ma sokolego wzroku i w ogóle mnie stamtąd nie widzi. Oho, jest. Chyba go poczęstuje strzałką. Bing, fuck. Nie tak miało być. To było dziwne. Reszta tego w ogóle nie usłyszała. Okej. Okay. Zmarnowałem ile? 3 strzałki? Nie jestem z tego zadowolony. No ale... niech będzie. Dobra, teraz będę mógł zdjąć tego, który łaskawie zaraz tutaj, mam nadzieję, przyjdzie. Nie mówcie, że pójdzie na balkon i znajdzie ciało tamtego. Tego byśmy nie chcieli. Na szczęście nie. Aż taki sprytny nie jest. O, no pięknie, a teraz to akurat... nic nie widziałeś. A. Z jakiegoś powodu nie byłem... nie skradałem się. No. Odlej się. Albo po prostu... śpi. Ja ciebie też tutaj wrzucę. Teraz trzeci z nich już nie powinien być wielkim problemem. Czyżby było ich więcej niż 3? Fuck. Strzeliłem z czegoś? Nie mówcie, że zmarnowałem kolejną strzałkę. Chyba nie. Tak, szczury. Co ja chciałem, to chciałem... opętanie sobie przygotować. O, cześć. No dobra. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, nie ma żadnych strażników. Pójdziemy sobie na spacer. Niekoniecznie tutaj. No dobra, myślę, że wystarczy. Tak, tak, czary. Zgadłeś. Nagrodę poleżysz sobie tu. Au. Dobra, nic ci nie będzie. Cześć, szczurki. Tu znajdziemy jakieś pierdółki, druciki. Czyli generalnie kasę. Czy to był ten czwarty strażnik, czy trzeci? Nie chcę tu na kogoś wpaść. Nie, no to chyba był ostatni. Okej. Wszystko gra. Przejście wolne. Ciekawe, czy coś jest na dachu. Nic. Jakieś sekrety.
nie widać. Więc tak. Tutaj możemy wyłączyć jedno z tych kółek. O. Niezbyt wygodna pozycja. Wyłączenie tego kółka nie jest w tej chwili już potrzebne, ale umożliwiłoby nam na przykład alternatywną drogę. Mianowicie, korwo, co, za gruby jesteś? Biedak nie może się wcisnąć? Co jest? Dziwne. Może nie tędy. No. Możemy sobie przejść tędy. No ale cóż, ostatnie koło się ruszało, więc to był pewien problem. Po wyłączeniu go możemy tamtędy przejść, albo możemy też przejść o tutaj, z domku. To prawdopodobnie najprostsza byłaby droga tutaj. No ale i tak musielibyśmy zdjąć tego strażnika na górze. I co? Ściana światła. Tak czy owak, ściana światła, no nie trzeba jej wyłączać. Można na przykład, nie wiem, przeskoczyć nad płotem i tyle. Ale skoro już tu jesteśmy, to można się tym zająć. Dobra, nie muszę się już skradać. Łaskawie. Tak, została kwestia skorupników. Nie pamiętam, czy jest tam coś ciekawego, ale w tej chwili mogę już użyć pistoletów, żeby się ich pozbyć. Tu jest jeden. Bye bye. W wodzie pływa, o fuck, sporo rybek żywiących się ludźmi. No. Otwórz się. Chyba dostał. Dostało. I jeszcze dwa. One się otwierają tylko pod określonym kątem. To resztę można olać, tak mi się wydaje. Tutaj znajdziemy smażone, pieczone szczury. Perły. No właśnie, skorupniki wyrzucają perły, więc to jest chyba, nie wiem, główna rzecz, po którą tutaj można przyjść. A co tu jest? Aha, to generalnie myślę, że jest po prostu obszar, gdzie można wejść z wody, jeżeli gdzieś tam spadniemy w kosmos. Zawsze da się wyjść z tej wody jakoś. No. Bez takich. Jeszcze jeden gdzieś tu był? A, jest tam. Olać go. Czyli co? To chyba tyle. Skorupniki, kurde, nie wiem. Trochę dziwne tłumaczenie, ale... Zaraz, tylko jednego strzeliłem. Czemu ten drugi spadł? No. Korwo, aleś ty sierota. Miałeś zebrać tego skorupnika. O, właśnie. I uciekaj, zanim cię ryby zjedzą. Jakieś piranie po prostu. Okej. Perełki? 50 monet, zawsze coś. O, i tu jeszcze jeden. Troszkę kasy. Nic poza tym? To chyba tyle. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze coś tu było ciekawego. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, jeżeli ktoś zna tę grę jeszcze lepiej. No dobra, więc można iść. Zdobyłem trochę kasy, a ponieważ pistoletu i tak jakoś szczególnie nie używam, to wystrzelanie paru pocisków nie jest problemem. W którymś ze śmietników coś jeszcze było tutaj. Troszkę więcej monet. W tym już nie będzie nic, zgadza się. Więc tak, tu są drzwi dalej, ale to nie wszystko. Podejrzany budynek z lewej strony.
drzwi zablokowane z drugiej strony, plus słyszę charakterystyczny dźwięk runy albo amuletu. Przez drzwi się nie dostaniemy, więc trzeba poskakać albo poteleportować się w ten czy inny sposób. Halo? Ratunku. Dama w potrzebie. Tu znajdziemy całkiem sporo kasy, plus 3 tomy wyzwania sfer. Tak, muszę w końcu kiedyś się zabrać za te książki i je poczytać. O, ktoś nie miał szczęścia. Eliksir się przyda. Kasa się przyda. Zwłoki mogą się przydać. Ponieważ na samym dnie tego budynku znajduje się stado szczurów. To dlatego panienka krzyczy o pomoc. Czy tu coś będzie? Kilka szafeczek. Więcej monet. Żarcie, ale chyba nic poza tym. A, pasztecik z wieloryba. Potrzebowałem trochę więcej kalorii. Wsio, dobra. Zwłoki mogą być użyte do odciągnięcia uwagi szczurów, ale nie, nie jest to jakoś specjalnie konieczne. W ten sposób można otworzyć drzwi, lub też, nie wiem, użyć miecza na przykład, a nie rzutu zwłokami. Gdzieś tam jest amulet, którego na razie nie widać. Dobra, o, widzę kobitkę, która jest jeszcze niżej. A, jeszcze niżej, to po co ja wchodzę wyżej? Cześć, szczurki. Ups. Macie tutaj trochę jedzenia. A ja do was nie wiem. Rzuciłbym granat, ale myślę, że kobieta jest trochę zbyt blisko dla tego typu rzeczy. Proszę przestać, no to chcesz, żebym cię ratował, czy nie? Się zdecyduj. Kobiety. No i co, już? Okej. Dziękuję za pomoc. Myślałem, że było bezpieczne, ale były rats. So many rats, completely infested. I know some folks aren't superstitious, but I swear, the rats showed up after a man came through, waving around an amulet of some kind. It looked like it was made of bone. But he's dead now, like the others who were living here. She can hold her drink as well as any man. Czyli co, amulety przyciągają szczury? Czyżby to miało jakiś związek z zarazą, w sensie odmieniec. No i proszę, jest i amulet. Awaria mechaniki. Dziennik Triona. Nareszcie znalazłem nowe miejsce, gdzie mogę się ukryć i przetrwać długi czas, jeśli będę cicho. Straż miejska porzuciła ten budynek, więc jego piwnica powinna być bezpieczną kryjówką. Muszę w to wierzyć. Wszystko idzie tak, jak się spodziewałem. Straż patroluje ulicę w pobliżu, ale nigdy nie wchodzą do tego budynku. Jedynym problemem jest jedzenie, ale udało mi się trochę ukraść nocą. Ktoś inny znalazł to miejsce i chce się nim dzielić. Ma dziwny amulet zrobiony z kości i twierdzi, że to chroni go przed zarazą. Zobaczymy. Może pomożemy sobie nawzajem, ale tracę wiarę w szansę na przetrwanie. Odkąd przybył, miewam złe sny i nie czuję się zbyt dobrze. W budynku jest coraz więcej i więcej szczurów. Wkrótce nie będę mógł opuścić tej rudery, nawet gdybym chciał. Zaczynam myśleć, że jego amulet jest przeklęty. Tam przeklęty.
Awaria mechaniki. Wrogie granaty wybuchają nieco później. Super sprawa. Szkoda, że większość tych amuletów jest taka, no cóż, absolutnie nieprzydatna. Niektóre tam się przydają, ale... Większość ma cechy, które nawet nie warto sobie nimi zawracać głowy. O, jakie piękne, piękne zwłoki. Kolejny mieszkaniec, też pozycja rewelacyjna. O, nie to chciałem, kurde, zepsułem wszystko. Chciałem schować broń, no, dupa. No więc to wszystko, można sobie iść na górę. Do wyjścia do następnego obszaru. I połamać kolana, jak zwykle. No, to była taka maluteńka strefa. Ale tym razem jesteśmy już w docelowym obszarze. To tutaj znajduje się Sokołow oraz jedna runa, jeden amulet. Jakiś północny kraniec miasta. Dobra, może broni to niekoniecznie jest chowanie dobrym pomysłem. Dziwnie spokojnie, jak na razie. Tutaj znajdziemy troszeczkę zrujnowanych budynków. Cześć. Dwa trupy. Szafeczka z monetami. Zamurowane drzwi. Żeby troszkę zaoszczędzić czasu, to powiem, że jeżeli użyje się tutaj kranu trzy razy, to otworzy się tajne przejście. Skąd się tego można dowiedzieć, to zobaczymy trochę później, ale po prostu zrobię to od razu, żeby się nie wracać. No, a granat? Dlaczego? Ponieważ zaraz wyskoczy stąd stado szczurów. W ramach prewencji, tutaj w sumie znajdziemy, nie wiem, eliksir, trochę kasy i tyle. Notka mówiąca o tym właśnie ukrytym pomieszczeniu jest dalej, po drugiej stronie tego obszaru. Oczywiście budynek zawalony dosyć doszczętnie. Albo zabarykadowany raczej. No, więc na górę tędy nie pójdziemy. No. Ale tak, jest wysoko. Potencjał na chodzenie po dachach spory. Więc trzeba najpierw ten dach jakiś znaleźć. Alejka. To dobry początek, bo... You haven't been thinking again, have you? No, sir. Not thinking. Nie myślałem. I was just wondering if Sokolov is testing elixirs on people to cure the plague. Why is it he always asks for healthy citizens? I mean, if you follow my meaning, sir. You have no mind for natural philosophy. Obviously, it's because the ones already sick with plague don't live long enough to provide Sokolov with any useful information. It's just a shame, is all. Like that woman the other day. She was easy to look at. Seemed nice enough. Shame she has to die. I mean, and so horrible, like, too. Now you listen to me. It's none of our concern, the how or why of things. And if you want your elixir rations, then I suggest you stop your wondering. These are pigs. Pigs for Sokolov's experiments. And pigs mean nothing to me. Understand? Right, right. I mean, why worry about a couple of disgusting smelly pigs, you know? All pigs get slaughtered sooner or later. Better if I wonder about those sounds we heard from the warehouse, right? I mean, what was that all about? That's better. You'll go far, Grayson. No, mało brakowało, żeby ktoś nas wypatrzył, więc lepiej się cofnąć. No, jest tam kilku strażników oczywiście. No i słyszeliśmy ciekawą wymianę o
eksperymentach na ludziach, które podobno przeprowadza Sokołow. Pewnie co, zaraża ludzi plagą i próbuje je leczyć. Brzmi rozkosznie. Nie ma sensu iść tędy. Oczywiście najlepiej dostać się na dachy. Kolejne stado szczurów. Ech, korci mnie, żeby rzucić tam granat. Nie wiem, czy strażnicy od tego nie przylecą, ale... Zobaczymy. Zadziałało? Chyba zadziałało. W sumie mógłbym użyć... opętania, żeby... wcielić się w jakiegoś szczura i zobaczyć, co tam jest. Jeszcze nic straconego. Cześć, malutki. Idziemy na spacer. Dasz radę? Chyba da... W ten sposób otworzymy drogę powrotną. Na szczęście na stałe. I kolejny zrujnowany budynek. Trochę monet, eliksiry. Zobaczmy, co jest na górze. Mam nadzieję, że strażników tu nie będzie w takiej ruderze. Ale trzeba uważać. Dialogi strażników są ekstra. Of course I've heard them. I would be more worried if there were no screams. What's that? A riddle? A word game? Okay. So why would no screams worry you more? Because it is our job to look after Sokolov and make absolutely sure he continues his work. The screams are evidence his work continues. Thus, the screams are evidence that I have done my job. We. The screams are evidence we have done our job. You know, guardsman, I don't care for you very much. Nie, ktokolwiek pisał te dialogi strażników jest mistrzem. I też widać, że rewidenci za bardzo nie przepadają za strażnikami zwykłymi. No a i kolejna porcja informacji, że cokolwiek dzieje się w posiadłości Sokołowa, która jest tam. No to jakieś niezbyt humanitarne praktyki. Tum, 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 tum. O, myślałem, że zwłoki, ale nie. Halo? Prawdę mówiąc, nie przypominam sobie, co tutaj jest. A, już widzę. No może niekoniecznie będę tam wychodził, tędy. Pójdziemy na górę, po schodkach. To jest dobry punkt widokowy, z którego będzie można... O! Słyszę szczury? Tak mi się coś zdawało, że szczury ucztują na zwłokach. A może jeszcze wyżej wejdę? O! I wreszcie jesteśmy na dachu. Stąd jest banalnie prosta droga do posiadłości Sokołowa, jak widać. Bardzo... sprytnie powieszony łańcuch, po którym można się wspiąć na dach. Sokołow jest... O fuck, strażnik. Chyba zrobię tak. Nie chciało mi się z nim użerać. Ostatnia strzałka usypiająca. No, trzeba będzie się zaopatrzyć w nowy zapas. No więc tam jest Sokołow na samej górze, no, takiej przybudówce na dachu. Więc stąd
banalnie prosto jest się tam dostać. Teleport na balkonik i pozamiatane, ale zanim to zrobię, to mamy jeszcze tutaj coś ciekawego. No, chciałbym się nie zabić. To byłoby najfajniejsze. Kilku ludzi zamkniętych za ścianą światła. I podoba mi się, że z tych strażników jest tutaj, no, konkretna liczba. Chciałbym ich zneutralizować, zanim wypuszczę tych biedaków. Najlepiej chyba zacząć od tamtego. Jest najbardziej odosobniony. Jaki tutaj przyjąć plan działania? Teleportować się na te urwane balkoniki, czy tam kawałki podłóg. Tutaj nie mamy dobrego jakiegoś miejsca. Spróbuję. Jeden idzie tu. Może tymi najpierw się zajmę. Ale tu jest dwóch. A ten jest, no, jeden. Póki co. Kogo my tam widzimy? I czemu on się na mnie patrzy? Masz niezły wzrok, Samuel. Poczekam, aż ten się ruszy. No. Polas aż tam. Tak, oficera zgarniemy, jak sobie gdzieś tutaj przycumuje do końca drogi. Tamten niech idzie sobie. No idź. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Idź jeszcze dalej. No jeszcze dalej. Fuck, i się zatrzymał. Nie tak miało być. Muszę zaobserwować, jaką on ma tak naprawdę tą drogę. Czy on faktycznie chodzi tutaj? To jest niebezpieczne. To trochę potrwa. Dobra, on jednak nie wchodzi tam do alejki. To świetnie. Teraz chyba jest dobry moment. Tak mi się wydaje. Szybko. Nikt nic nie widział. Okej. Okay. Cześć, Samuel. Przyniosłem ci kogoś. No jak to po co? Przyszedłem tu... No masz tutaj już. O. Nie wystarczy? No dobra, no to pójdę po Sokołowa. Wybredny. Tak, teraz trzeba uważać, żeby nas nie dojrzał jeden z tych patrolujących strażników. Słyszę jakieś dźwięki, chyba skorupniki. Niestety w takich grach czekanie na patrole to jest dosyć nieprzyjemna sprawa. Okej, tam widzę cywilów, ale gdzie są strażnicy? Nie wiem. Wejdę tu. Halo? Jeden idzie, a gdzie jest drugi? Tam gdzieś się kręci. Okej, teraz dobry moment. Świetnie. No to ciebie nawet gdzieś tutaj ulokuję wyżej. Chociaż pewnie
jeśli pojawią się szczury, to i tak cię dopadną. Może nie do końca tam. No dobra. Starczy. Nie chce mi się dalej łazić. Więc został chyba jeden strażnik na tym poziomie. Na parterze. O, a nie, to cywil. Jeden właśnie tam łazi. Z maseczką na twarzy. No. Przygotuję sobie wcielenie się może. Żeby go załatwić w miarę bezboleśnie. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy tutaj. A, albo tak. Tam już jest zamknięte wszystko, nie da się przejść. A, obyło się nawet bez opętania. Na szczęście tamci cwaniacy są ślepi. A więc nie wiem. Wrzucę cię gdzieś tu. A, może żeby tak... O, udało się. Tutaj będziesz bezpieczny przed szczurami. Wszyscy strażnicy na dole w takim razie są załatwieni. Tutaj gdzieś można po prostu wyjść z wody, jeżeli wpadniemy przypadkiem albo celowo. Teraz można się zająć tymi cywilami, którzy byli uwięzieni z jakiegoś powodu. Halo? Gdzie tu mamy zasilanie do ściany światła? A, jest. Te zbiorniki tranu oczywiście moglibyśmy też, nie wiem, strzelić z kuszy, żeby wybuchły i, no cóż, wyłączyły całe urządzenie, ale... Po co to robić, jeżeli można lepiej? Nearby there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting there's a safe and the code is 294. Nice. O, temu się nie poszczęściło. Popływaj sobie. Żebyś szczurów nie zwabiał. O, okej. Okay. Trafiłem. częściowo zawalony budynek. No, widzę tutaj ich sporo. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, który to jest. Mam podejrzenie, że ten. Ale mogę się... Nie, tutaj zdecydowanie nie ma żadnych obrazów. Ale jest... Pusta szafeczka. A, no tak, ten wcześniejszy budynek, gdzie... może o to chodzi. W każdym razie, ten budynek, gdzie byliśmy przed chwilą, gdzie otworzyłem magiczną skrytkę z kranem, ponieważ schody są zabarykadowane, no to trzeba poruszać się po balkonikach. Można by było też tędy wejść. Czy na tym piętrze coś jest? Niech no wyjmę. Nie, jeszcze wyżej jest amulet. Oczywiście schody zabarykadowane. A nie, tutaj. A, no tak, tutaj, ale... nie przejdziemy. Wyżej. Naokoło. O, ostrożnie. Dałem radę. I jest. Długa furia. Cóż to jest? Poziom adrenaliny opada nieco wolniej, nie? Adrenalina to... Nie wiem, według mnie kiepska mechanika. Nawet jej nie zademonstrowałem jeszcze, no ale ma to znaczenie tylko przy dosyć długich walkach. A no, takich jak na razie to nie było. Nie
Nie pamiętam, gdzie jest ta notka o ukrytym, o skrytce. A, wiem. Jeszcze dalej. Dobrze. Więc teraz... Fuck. Teraz wypadałoby się zaopiekować obrazem. No, nie zabije się. A, pro. Pięknie. Jak to było? 2... 9... 4... I co dostaniemy? 200 monet. No dobra. Lepsze to niż nic. A w środku? My. Też troszeczkę pustki. O, fuck. O! Tym razem otwarty safe. Zaklinowałem się. Coś ty za jeden. Otwórz drzwi. O, pudło. No i co? I tyle. Wracamy na dach. Znaczy, na dach, na piętro. No, jeśli dam radę. Tutaj jest jeszcze jakaś buteleczka. No i tyle. Wyżej chyba nic nie ma. Tak, nie ma żadnych balkonów, na które można byłoby wejść. Więc to będzie wsio. No. Można się zniżyć. No, tutaj trzeba uważać, żeby tamci nas nie wypatrzyli. Z balkoniku. Gdzieś powinna być notatka mówiąca o tej skrytce z kranem. Co jest tam? Nic. Zabarykadowane, nie da się przejść. Posiadłość Sokołowa. Nic się nie dzieje, nic nie widziałeś. Strażnicy mają w miarę dobre oko. Nawet z odległości. No tu też trochę zbiorników z tranem, których można użyć jako bomb zapalających. No, odmieńca! O, fuck. Nie tak miało być. Jestem zszokowany, że tutaj przyszli. W sumie nie mają aż tak daleko. Ups. Kolejne wypadki przy pracy. Przepraszam, nie chciałem. Tylko demonstrowałem mechanikę gry. Och, well. Nie, Samuela nie trafię. Tym razem. No cóż. O, granat. Dwóch trafiło do księgi umarłych. No przynajmniej uprości mi troszeczkę podejście do domu Sokołowa. Och, well, łyknę sobie eliksir, bo mi mana spadła. Generalnie podejście do domu Sokołowa, no... najprościej... A, już myślałem... A to ciekawe, że pobiegli do mnie, ale nie odpalili alarmu. No to miałem szczęście w sumie. No tak jak mówiłem wcześniej, tam mamy łańcuch, po którym chyba najprościej dostać się do środka. W sumie nie do środka, tylko na dach. Do środka nawet nie trzeba wchodzić. W środku jest tylko jedna ciekawa rzecz, jeden obraz, którym warto by się zaopiekować. No ale...
środku jest masa strażników i służących, więc jest to nieco problematyczne. Jest też inna droga, jeśli tylko... Tak, tutaj możemy zejść na dół i w ten sposób dostać się do środka. Ale jest to moim zdaniem gorsza droga. Teraz to... Dobra, nikogo nie ma. Może ja zawczasu wyłączę ten alarm. Mam 9 kluczy, why not? Tak, na totalnie wszelki wypadek, gdyby coś poszło strasznie nie tak, co jest możliwe, znając moje szczęście. Chcę wejść tam. To może być tricky, ok. Jesteśmy na dachu. Teraz. Tutaj jest jego, no, powiedzmy, sypialnia, pracownia, taka, przynajmniej jedna z nich, jedna z pracowni, ale sam Sokołow jest tutaj, w szklarni. Tu znajdziemy strażnika, którego wcześniej uśpiłem. Tutaj jest łańcuch, o którym mówiłem, aż się zrymowało. Myślałem, że się nakrył nogami. No. Dobra, ty sobie tu możesz leżeć. Szczury raczej aż tak wysoko nie dojdą. Dobra. Więc co? Czas zgarnąć tytułowego cesarskiego medyka.